Miejsce 15. Audi A8. Ten samochód ma ten sam problem, który wszystkie najnowsze flagowce, otóż z bliska na żywo wcale nie wydaje się wielki. To jest dziwne. Starsza A8 wydaje się większa od tej i starsza nie o 5 lat, tylko o 20. Ale jeżeli chodzi o technologię, słuchajcie, ten samochód pozamiatał. Oczywiście po jakimś czasie zadebiutowały kolejne modele z tej najnowszej linii, na przykład A6, które posiadały podobne rozwiązania, ale A8 pozamiatała. Do tego samochodu, do najnowszej A8, jak się wsiada, to tak naprawdę powinno się poświęcić pierwsze 2,5 godziny na zapoznanie się ze wszystkimi urządzeniami. Najlepiej, żeby nie odkrywać Ameryki, żeby usiadł koło nas człowiek wtajemniczony i wszystko nam objaśnił i nas poinstruował. A8 powstaje nieprzerwanie od 1997 roku. Przed rokiem pokazano czwartą generację flagowego Audi. Jest to również pierwszy seryjnie produkowany samochód, którego nadwozie wykonano z aluminium. Najnowsze A8 zbudowano na tej samej platformie co model Q7 i Bentleya Bentayga. Długą trasę ostatnio takim samochodem zrobiłem ze słabszym silnikiem 280 koni. I wyobraźcie sobie, to jest świetna limuzyna. Naprawdę nie mam pytań. 6 litrów na setkę w dieslu. W wielkim aucie. Audi A8 to wyjątkowo udany samochód, wyjątkowo udana limuzyna, która jest, jak wszyscy wiemy, potężnym samochodem, a tak naprawdę siedząc w środku i go prowadząc, wcale tej potężności aż tak bardzo nie czuć. Jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia nowej generacji A8, pomyślałem sobie, coś mi tu nie pasuje, ale czym dłużej się na ten samochód patrzę, tym bardziej on mi się podoba. No i oczywiście gadżety w stylu, nie wiem, masaż stóp, który jest wbudowany w siedzenie, w oparcie z tyłu przedniego siedzenia, no jest czymś w ogóle wariackim, no ale pewnie dlatego takie rzeczy się robi, bo ludzie kochają takie gadżety. Chociaż auto jest nafaszerowane najnowocześniejszymi technologiami, nadwozie wciąż wygląda klasycznie i wyjątkowo elegancko. Tego oczekują najbardziej wymagający klienci, ale wygląda też dynamicznie i lekko, dużo lżej niż konkurencyjne BMW serii 7 czy Mercedes klasy S. Za każdym razem, jak człowiek wsiada do, nie wiem, do Audi A8, do S-klasy, chociaż nie, S-klasa wydaje mi się, że jednak mimo wszystko troszeczkę jest lekko wycofana w stosunku do Audi A8, ale wsiadając właśnie do takiego samochodu, człowiek się spodziewa, jakbyśmy to powiedzieli, no, wodotrysków. I rzeczywiście, no, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o Audi, oni starają się w każdym kolejnym modelu dać coś ekstra, coś zupełnie nowego, coś, co rzeczywiście jest zapowiedzią jakichś tam rozwiązań, które potem będą stosowały, które będą stosowane później w innych autach. W przypadku nowej A8 zapamiętałem najbardziej jedną nowinkę. Chodzi o zawieszenie, które można by powiedzieć, że unosi koła przed dziurami. Są tam silniki elektryczne, które w zależności od tego, co jest przed autem, mogą regulować dociski, pozycję koła, tak żeby jazda była jak najbardziej gładka, żeby niwelować to, co dzieje się na nierównej drodze. Audi A8 kolejny raz wyznacza trendy i granice technologicznych możliwości człowieka. To kolejne wyzwanie rzucone Niemcom z Monachium i Stuttgartu. Ta wojna jeszcze długo się nie skończy.